Aldona, jesteś autorką książki Saga Niewoli. I ja tak sobie pomyślałam, że ty masz bardzo dużo tajemnic, o których wiesz i które mogłabyś pokazać światu. Dlatego tak się zastanawiam, czy myślałaś na przykład o tym, aby napisać książkę o polityce? No właśnie, ta polityka to już była u mnie wiele, wiele lat temu. Pracując w gazecie Poznaniak, udało mi się wtedy, w tamtych czasach, przyjechać na urodziny dole Lecha Wałęsy. I ja tak jak pierwszy raz przyjechałam, to potem trwało to przez 10 lat. Co roku przyjeżdżałam do pana prezydenta na urodziny i tam poznawałam rzeczywiście bardzo dużo polityków. No w takiej zupełnie innej formie, no bo takiej prywatnej, tak, na, na imprezie. I w tamtym czasie robiłam z nimi wywiady do Polskiej Agencji Informacyjnej wgłębiłam się tak tą politykę i mogłam z tymi z politykami typu pan Olechowski, pan Czempiński, no właśnie Donald Tusk czy Lech Wałęsa z nimi porobić te wywiady. To jak wyglądają takie imprezy urodzinowe polityków? Najgłośniejsze to oczywiście były u pana prezydenta. Jak pan prezydent był popularny, to przychodziło 700 osób. Jak jego notowania spadały, to przychodziło 200 osób. No, więc ja byłam takim obserwatorem, no bo przychodziłam jakby co roku przez te 10 lat. Yy, więc o 17.00 kolejka, żeby złożyć, złożyć jemu życzenia. Yy, czasami wcześniej yy, zarządzał jakby tak, tak zwanymi prezentami. Yy, przekazywał informację, że nie wiem w tym roku będziemy zbierać pieniądze na yy, jakiś szpital albo na jakąś fundację. A czasami ludzie po prostu sami z siebie przynosili jakieś prezenty. Nie było na zasadzie jakichś tańców czy coś, tylko jakby dyskusje, rozmowy. No i tam rzeczywiście można było spotkać wszystkich. Pamiętam, że nawet jednego roku Michał Wiśniewski był. Tam też poznałam Jarka, Jarka Wałęsę, który przyjechał wtedy ze Stanów po studiach. I był taki pierwszy raz na takiej imprezie i pamiętam, że TVN24 robiło z nim wywiad i on tak mówi: "Co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć?" jeszcze mi taką łamaną polszczyzną mówił. No i jakby dzięki temu, że tam przyjeżdżałam przez te 10 lat, no to poznałam jakby całą rodzinę, wszystkie dzieci. Do dzisiaj się przyjaźnie z żoną Bogdana Wałęsy, najstarszego syna z Gosią I, no i dość często jestem w Gdańsku.